O Jezu, jakie to ciężkie. Dzień dobry. Przyjrzymy się dziś jednym z największych ułatwień we współczesnej fotografii, czyli trybom autofokusu. Omówię różnice i zastosowanie dwóch trybów, serwo i one shot. Później, dodatkowo, powiem kilka słów o trybie manualnym. Jeśli materiał się spodoba, to zostań z kanałem na dłużej, żeby być na bieżąco z materiałami o fotografii i filmowaniu. Autofokusu używam przez jakieś 99% czasu, kiedy robię zdjęcia. Kocham go i nie oddałbym go za nic. Niektórych, a zwłaszcza początkujących, może zaskoczyć to, że w ustawieniach możemy ustawić dwa tryby. Serwo i one shot. Czym się one różnią? Mówiąc ogólnie, autofokus działa następująco. Kiedy decyduje się pstryknąć fotkę obiektowi lub osobie, aparat najpierw wybiera cel i ustawia na niego fokus. Właśnie w taki sposób mogę zrobić ostre zdjęcie. Tryb serwo wyróżnia się tym, że będzie śledzić obiekt lub osobę tak długo, jak przyciskam spust migawki, robiąc zdjęcia. Innymi słowy, gdy robię serię zdjęć, a odległość obiektu od aparatu będzie się zmieniać, fotografowana osoba będzie ostra na każdym zdjęciu. Jak pewnie możesz się już domyślać, tryb serwo przydaje się, kiedy fotografujemy poruszające się osoby lub sami zmieniamy swoje położenie względem obiektu. Na przykład, gdy robiąc serię portretów decyduję się podchodzić do fotografowanego obiektu, każde ze zdjęć, jakie zrobiłem w trakcie marszu, będzie ostre. Kontrastując to z drugim trybem, jakim jest one shot, autofokus wybierze pozycję obiektu, jaką odczytał i zablokuje odległość na wszystkie następne zdjęcia. Przykładowo, kiedy przycisnę migawkę, autofokus zostanie zablokowany na tej odległości. A kiedy zacznę przesuwać obiekt w kierunku aparatu, fokus będzie cały czas ustawiony na tym obszarze, na którym obiekt był na samym początku. Pokazując to na przykładzie, kiedy fotografowana osoba będzie się zbliżać do aparatu podczas robienia zdjęć, pierwsze będzie ostre, ale na każdym następnym będzie coraz bardziej widać, jak osoba wychodzi z obszaru, na którym fokus jest zablokowany. Teoretycznie możemy używać tego trybu, kiedy zarówno my, jak i fotografowany obiekt pozostaje w bezruchu. Na przykład, robiąc zdjęcia krajobrazowe, zazwyczaj nie martwimy się, że drzewo nam ucieknie z kadru. Trzecim rodzajem, jaki omówię, jest manualny fokus. I choć nie jest to tryb autofokusu, tylko tryb manualny, myślę, że warto go omówić w tym miejscu. Manualny fokus pozwala nam na całkowitą kontrolę nad tym, co na zdjęciu ma być ostre. Przełącznik najczęściej możemy znaleźć na samym obiektywie. Możesz się teraz zastanawiać, w czasach, kiedy aparaty są w stanie śledzić samochody czy zwierzęta, nie mówiąc już o twarzach, po co nam używać manualnego fokusu, tak jak 60 lat temu? Na myśl przychodzą mi trzy scenariusze. Po pierwsze, gdy robimy długą ekspozycję i chcemy dokładnie wybrać obszar, który ma być najostrzejszy. Po drugie, co zdarza się częściej, kiedy robimy komuś lub czemuś zdjęcie, ale autofokus nie do końca wie, na co ustawić ostrość. Już pokazuję. Może się na przykład zdarzyć, że na zdjęciu będzie widoczna jedynie sylwetka lub fragmenty twarzy, których autofokus nie wyłapie. Wtedy możemy przestawić tryb na obiektywie, obrócić kilka razy pierścieniem i znaleźć fokus. Trzeci scenariusz, w jakim używam manualnego fokusu, to filmowanie. Mimo tego, że przez znaczącą większość czasu używam autofokusu, jest kilka rodzajów ujęć, których autofokus nie odtworzy, jak chociażby zmiana ostrości z obiektu na inny obiekt. Autofokus zrobi to mniej naturalnie, szybciej i bardziej zauważalnie w porównaniu do ludzkiej ręki. Tego typu zastosowań jest oczywiście więcej, ale filmowanie jest tematem, który zasługuje na oddzielną dyskusję. Dlatego nie wymienię teraz wszystkich zastosowań manualnego fokusu w filmowaniu. Jeśli interesuje Ciebie jeszcze jakieś zagadnienie z fotografii czy filmowania lub masz pytanie odnośnie tematu fokusu, to śmiało napisz je w sekcji komentarzy. A jeśli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nic Ciebie nie ominęło. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do zobaczenia.